No hej! W dzisiejszych podróżach nieoczywistych odwiedzimy unikalny pałac oraz dwie wieże. Zapraszamy! Ten skryty w gęstwinie roślinności cmentarz ewangelicki pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Niektóre nagrobki dają się jeszcze odczytać. Na cmentarzu znajduje się zrujnowana dzwonnica z początku XX wieku. Rozglądając się dookoła, możemy zauważyć pozostałości kościoła, który kiedyś rozebrano, pozostawiając samą dzwonnicę. A skoro jesteśmy już przy temacie wież, to zapraszamy do Bożkowa. Zrobiliśmy tutaj rok temu film pod tytułem Pałacowa Perła o niesamowitej rezydencji rodu von Magnis. Wieża ta została wybudowana w 1813 roku na polecenie hrabiego von Magnis. Budowla ta przypominać miała romantyczną ruinę zamku, z wysoką, bo ponad 20-metrową wieżą widokową, z której roztaczał się przepiękny widok na tą część ziemi kłodzkiej. Na parterze znajdowała się kuchnia, a na poszczególnych piętrach salon i sypialnia. Pod koniec XIX wieku przy wieży powstały dwa drewniane kioski z artykułami dla turystów. Budowla podupadła po II wojnie światowej, gdzie bez opiekuna niszczała i była szabrowana. W latach 50. zawaliła się jedna ze ścian oraz klatka schodowa. Całość zaczęła być prawdziwą ruiną. Dziś całe wzgórze porośnięte jest drzewami i nie roztacza się stąd żaden widok. Jednak miejsce to nadal posiada pewną magię i tajemniczy urok starych i opuszczonych ruin. Pałac w Wilkanowie w stylu barokowym powstał w roku 1681 w wyniku przekształcenia renesansowego XVI-wiecznego dworu w letnią rezydencję królewskiego rodu von Althann z Międzylesia. Z inicjatywy Michaela Wenzela II von Althanna autorem projektu nowej siedziby był znany włoski architekt Jacob Carove. Kolejne rozbudowy miały miejsce na początku XVIII wieku. Powstały wówczas oficyny i dziedziniec honorowy. Od północnej strony pałacu założony został ogród w stylu francuskim. Autorem projektu był André Le Nostre, nadworny ogrodnik Ludwika XIV. Twórcy m.in. ogrodów w Wersalu czy pól elizejskich. Posiadając powierzchnię 4500 m2, budowla mieściła 50 pomieszczeń. Niezwykle bogaty wystrój posiadała dwukondygnacyjna sala balowa znajdująca się na drugim piętrze. Na suficie znajdował się fresk Philippa Antona Bartscha, przedstawiający wątki owidiuszowskie. Na ścianach zaś usytuowane były medaliony ze scenami batalistycznymi rodu Althanów. Po 1945 roku pałac został opuszczony i ostatecznie spłonął. Od końca II wojny światowej do 1970 pałac był w posiadaniu PGR-u i popadł w ruinę. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku prowadzono prace remontowe i adaptacyjne z zamiarem przeznaczenia go na hotel. W 1991 roku budynek przejęła gmina, która wystawiła go na sprzedaż. Fatalna w skutkach była powódź w 1997 roku. Wówczas to mury zostały poważnie uszkodzone, a część ścian runęła. I to by było na tyle. Widzimy się za tydzień, a przy okazji pozdrawiam dla Grażynki, która jest zagorzałym fanem naszych podróży nieoczywistych. Cześć!